Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu Czas z Marią Bucardi, czyli ze mną w środę Dzień Merkurego. Naturalnie inspiracja, motywacja i komunikacja. Witam Cię dzisiaj bardzo serdecznie z mitycznej Atlantydy, z Porto Santo, w ekstremalnych warunkach. Po naszym ostatnim, 71. rytuale dla Matki Ziemi i po powitaniu wiosny, Ostara, nastąpiło oczyszczenie w każdej dziedzinie, również tutaj na wyspie. Mamy szalejący orkan, ja znalazłam takie miejsce troszeczkę schowane za skałami w takim lesie, ale mimo tego moja kamera znów ucierpiała i podjęłam dzisiaj decyzję, że kolejny sprzęt, który zakupię do nagrywania, to będzie sprzęt pancerny, ponieważ jak wiesz, ten iPad przeżył już tak wiele, tyle upadków, a dzisiejszy upadek zostawił niesamowite rysy, ponieważ kamera spadła na kamienie i porysowała go totalnie. Dlatego trzymaj kciuki za to najdroższe urządzenie, które tak pięknie towarzyszy nam na każdym spotkaniu i daje z siebie wszystko, abyśmy mogli się widzieć, słyszeć i inspirować się wzajemnie. Na naszym dzisiejszym spotkaniu przejdziemy tak od energii, które są aktualnie, poprzez te wszystkie ostatnie zdarzenia, a następnie przejdziemy do najciekawszej części naszego spotkania. I ja tutaj mam mój stary iPad, na którym mam pytania. Bo jak wiesz, ostatnio na blogu poprosiłam o pytania, takie skierowane do mnie, które dotyczą mnie osobiście. Pojawiło się bardzo dużo pytań z różnych tematów. Tych osobistych było troszeczkę mniej, dlatego wybrałam na nasze dzisiejsze spotkanie tylko kilka, a kolejne przejdą na nasze kolejne spotkania. Cała pula i biblioteka rośnie i rośnie i wygląda na to, że będę musiała żyć przynajmniej 1000 lat, aby odpowiedzieć na każde pytanie i każdy problem, każdą sytuację życiową omówić, by zostawić taki zbiór informacji, które przekazują mi siły wyższe dla kolejnych pokoleń, by mogły służyć pomocą w każdej sytuacji, jakakolwiek się wydarzy. Aby nie przedłużać, mamy aktualnie księżyc malejący. 5 kwietnia mamy nów księżyca i pamiętaj, 30 kwietnia mamy nasz rytuał przyciągający Beltane. Bardzo wyjątkowy rytuał. On miał miejsce już w ubiegłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu i przynosił zawsze niesamowite energie, przemiany i przyciągnięcie tego, co ważne i w tym życiu materialnym i duchowym. Jak wiesz, to jest rytuał 3 płaszczyzn, dlatego wymiana 3-3-3 obejmuje ona właściwie wszystko, co dla nas ważne tutaj i teraz w tej inkarnacji na Ziemi i pomaga w każdej dziedzinie, czyli i w miłości, i w dziedzinie zdrowia, ciała materialnego, ale również rozwoju duchowego. Każda dziedzina może nim zostać objęta. Zostało jeszcze kilka tylko wolnych miejsc, bo jak wiesz, na każdy rytuał mogę przyjąć tylko pewną część osób, by poruszyć każdy problem indywidualnie. Gdybym mogła przyjąć nieograniczoną liczbę osób, to ten rytuał musiałby trwać tydzień, 2 tygodnie czy 3 tygodnie. A jest to tylko krótki czas energetyczny, kosmiczny, który mogę wykorzystać, dlatego jest zawsze ograniczona ilość miejsc. Co ważne, księżyc malejący oznacza, ja bardzo przepraszam, się będę tak poruszać, ale tutaj jest makia, tutaj są wszędzie takie malutkie, jak widzisz, kuleczki z kolcami i gdziekolwiek tylko usiądziesz, to masz ich pełno i one wbijają się w skórę. To jest taka roślinność przystosowana do tego klimatu. Księżyc malejący to zawsze energia, którą możesz wykorzystać, jeżeli chcesz coś zmniejszyć, czyli na przykład schudnąć, zmniejszyć długi, jakąś chorobę chcesz, aby ta choroba została zmniejszona, aby bakterie wycofały się z Twojego organizmu, czy jakieś wirusy, to zawsze ta faza księżyca malejącego. Po ostatnim, 71. rytuale dla Matki Ziemi,
oraz po powitaniu wiosny nie przygotowałam dla Ciebie mojego osobistego sprawozdania, czyli tego, co ja przeżyłam, jakie to były energie, bo energie były ogromne. Jak wiesz, rozpoczęliśmy najpierw od naszego spotkania, później była Ostara, później jeszcze był rytuał dla Matki Ziemi. Możesz mi wierzyć, że potrzebowałam 2-3 dni, by zregenerować siły. To były niesamowite wibracje kosmiczne. Tak jak gdy patrzę, jak pędzą te chmury przede mną nad oceanem, jest taki niesamowity wiatr i orkan, że co chwileczkę przelatuje samolot, dlatego będziesz go słyszeć w tle, który nie może wylądować na sąsiedniej wyspie Maderze, dlatego musi lądować na Porto Santo lub jest wysyłany na Wyspy Kanaryjskie. To dokładnie takie były energie, taka siła i moc, które nawet mnie powaliły na kolana. Dlatego nie przygotowałam sprawozdania. Możesz mieć pewność, że te energie były bardzo piękne, bardzo czyste, takie oczyszczające, odnawiające, regenerujące, ale po spotkaniu otrzymałam Wasze sprawozdanie, otrzymałam również bardzo dużo listów. Zdecydowałam się nadrobić wszystkie zaległości. Wiele listów, które były przesunięte w terminie, również znalazło ten czas, abym mogła się nimi zająć. I w tych listach pisaliście do mnie dokładnie to, co ja sama odczułam. Że to oczyszczenie było tak głębokie, że wymiotło jak gdyby z wnętrza, z pola energetycznego, z całego otoczenia wszystkie rzeczy, które już wiele osób z nas myślało, że żeśmy je przepracowali, że one już odeszły, to nawet w moim życiu pojawiły się rzeczy, które wypłynęły na powierzchnię, jakieś rzeczy sprzed kilkunastu lat, o których nawet bym nie pomyślała, że mogą jeszcze gdzieś być schowane w kąciku, bo jak wiesz, jestem osobą, która bardzo dba o energię, oczyszczenie, takie codzienne oczyszczanie, dbanie o siebie, podwyższanie tych wibracji, bo gdy mamy styczność z innymi ludźmi czy z innymi energiami, no to często przejmujemy te wibracje innych, neutralizujemy. Ogólnie jest to również nasza taka misja na Ziemi, istot światła, czy pracowników światła, czy ludzi, których powołaniem jest szerzenie światła, że przyjmujemy czasami te brudne energie, oczyszczamy je dla innych, oczyszczamy je dla innych istot, innych zwierząt, ludzi, ogólnie dla naszej Ziemi. Dlatego ja również codziennie stosuję takie metody oczyszczania, jak omawialiśmy to na ostatniej ceremonii, ale wiele, wiele innych, które oczywiście znajdziesz w moich książkach. Ale nie tylko, bo książki pisałam kilka lat temu, a praktyka czyni mistrza, czyli właściwie wzrastamy każdego dnia, rozwijamy się cały czas, idziemy coraz wyżej i coraz wyżej i wypadałoby, abym ja osobiście pisała taką książkę co miesiąc z tymi nowymi metodami, nowymi odczuciami, ponieważ wszystko się zmienia dookoła nas, energie się zmieniają i te metody, które były dobre kilkanaście lat temu, w tym momencie mogą być za słabe lub pojawiają się nowe. Dlatego tak jak Ci obiecałam, planuję, że co roku książka w formie wydrukowanej, którą można zabrać wszędzie ze sobą, na urlop, do samolotu, podarować komuś w prezencie z naszych ceremonii, które mają miejsce w danym czasie, tak aby można było do tego wracać. Ale te książki, tak jak już o tym mówiłam, będą na zasadzie wymiany, czyli datek na posadzenie drzewa, drzewo posadzone, książka wydrukowana, wysłana do Ciebie. Ale to wszystko opowiem Ci w tym momencie, gdy będzie to już wszystko gotowe. Trzymaj kciuki bardzo proszę, tak jak i ja za Luizę, która podjęła się tego zadania, by przepisać wszystkie dotychczasowe czwartkowe, nie środowe spotkania, czwartkowe ceremonie dla Ciebie, dla mnie, a jest to niesamowite zadanie, bo jak wiesz, każda taka ceremonia to jest przynajmniej pół godziny, a czasami ponad godzinę i to zadanie jest niesamowite. W tej chwili Luiza jest przy prawie już 30 ceremonii. Na pierwszą książkę będzie to
myślę, że albo 30, albo 40 tutaj będę czekała jeszcze na wskazówki od siły wyższej, bo ta wiedza musi być na papierze i musi być z nami, abyśmy mogli przekazać ją dla naszych przyszłych pokoleń. Bo jak wiesz, już w tej chwili internet jest cenzurowany. Myślę, że wiele publikacji elektronicznych w odpowiednim czasie również zniknie, a książki łatwiej ukryć i łatwiej przekazać je naszym dzieciom i naszym wnukom w odpowiednim momencie. O czym chciałabym dzisiaj jeszcze z Tobą porozmawiać, to właśnie ten moment, że jeżeli pojawiło się w Twoim życiu w ostatnim czasie coś takiego negatywnego, jakieś przeżycia, jakieś energie z przeszłości, to nie przejmuj się tym, to jest ważne, aby jeszcze raz to zobaczyć, jeszcze raz to oczyścić i iść dalej. Dzisiaj nasze 54. spotkanie, co to oznacza? Piątka to jest wszystko to, co ziemskie, co materialne, czego można dotknąć, spróbować, zasmakować, skosztować wszystkimi zmysłami. Czyli wszystko to, co jest gęste, energetycznie, materialne, prawda? Wokół Ciebie. Czyli i ubrania, i samochody, i domy, i Twoje ciało, no wszystkie napoje, pożywienie, wszystko. Natomiast czwórka jest bardzo wyjątkową cyfrą, ponieważ to są granice, struktury, jakieś wzory. To są również energie, które my nazywamy koncentracją, fokus na cel, czyli takie jak gdyby nastawienie tej koncentracji na cele, które chcesz osiągnąć. I w tym połączeniu otrzymujemy bardzo dynamiczną liczbę, liczbę, która może Ci pomóc, jeżeli będziesz ją pisać, możesz namalować sobie obraz z liczbą 54, by stworzyć solidny fundament w świecie materialnym. Czyli we wszystkim tym, co Twoje ciało, co wokół Ciebie, solidny fundament, który gwarantuje takie spełnienie, radość, szczęście i obfitość. I jutro nasza 54. ceremonia i tematem naszej 54. ceremonii jest coś bardzo wyjątkowego. I wyobraź sobie, to było mniej więcej 4 dni temu. Miałam taki moment, gdzie potrzebowałam takiej niesamowitej regeneracji, odpoczynku, relaksu i znalazłam to miejsce, w którym spotykamy się dzisiaj. Jesteśmy dokładnie pod samym szczytem mitycznego drzewa Edenu. Ja to miejsce nagram dla Ciebie albo dzisiaj, albo jutro. I to miejsce mnie wołało. Ja tutaj siedziałam, regenerowałam się. To jest bardzo daleko od ludzi, od cywilizacji. Jedynym stworzonkami, które tutaj spotykam, są oczywiście wszystkie insekty, owady i króliki. Króliki biegają tutaj cały czas i często zdarzało się tak, że gdy siedziałam tutaj, gdy medytowałam, czyli łączyłam się z energią wyższą, to one przychodziły, kopały sobie takie dziurki, szukały korzonków, bo w tym momencie na Porto Santo jest bardzo sucho, zupełnie inaczej niż rok temu. Wszystkie roślinki są właściwie uschnięte i najwyższy czas, aby wyczarować deszcz. Ten deszcz wyczarowałam wczoraj w nocy, ale był bardzo słabiutki, także dzisiaj, jutro będę nad tym pracować, aby więcej tych opadów tutaj przywołać, przyciągnąć tą energię żywiołu wody. Ale to miejsce, jeszcze wtedy nie wiedziałam, jaki będzie temat naszej 54. ceremonii. I popatrz, obok mnie są drzewa, smocze drzewa, nazywamy je tak, ale to jest rodzina wilczo-mleczy, czyli wilczy mlecz, ponieważ gdy złamiemy taką gałązeczkę lub taki listeczek, wydziela się mleko. Wilczo-mlecze były zawsze bardzo zdemonizowane przez religię panującą. Mówiło się, że służą czarownicą do najgorszych jakichś rytuałów i tak dalej. Nic bardziej błędnego. Zawsze wszystko to trzeba odwrócić, by uzyskać ten właściwy sens. Wilczomlecz jest bardzo wytrzymałe i daje takie odczucie stabilności. I dopiero gdy w ostatnich dniach uzyskałam przesłanie od siły wyższej,
co będzie tematem naszej 54. ceremonii, okazało się, że będziemy mówić o sytuacjach, które wyprowadzają nas z równowagi lub powodują, że nasz fundament materialny zaczyna się chwiać. Czyli jak taki kolos na glinianych nogach, gdzie nagle jedna noga się złamie i wszystko traci stabilność. Znasz na pewno takie sytuacje, gdzie mamy na przykład własną firmę i nagle otrzymujemy jakąś karę z urzędu finansowego, czy z ZUS-u w Polsce, czy z jakichś innych ubezpieczeń, czy nagle bank zamyka nam konto i żąda jakichś wyjaśnień i stajemy się z dnia na dzień, stajemy w takiej sytuacji, że nie wiemy, jak dalej. Wszystko, co żeśmy zbudowali w jakiejś dziedzinie, nagle traci stabilność, traci fundament. W związku na przykład budujemy rodzinę, związek, mamy dzieci z jakąś osobą i nagle ta osoba oznajmia nam, że odchodzi, że ma kogoś innego. To również może być taki moment, gdzie wszystko zaczyna się chwiać. Cały fundament, który żeśmy budowali z tą osobą. W dziedzinie zdrowia tak samo. Nagle idziesz do lekarza i okazuje się, że lekarz wyszukał coś, na przykład komórki rakowe w Twoim organizmie i że jest to coś bardzo negatywnego i właściwie również cały Twój fundament zaczyna się chwiać. To są takie momenty, w których najczęściej popadamy w panikę, pojawia się strach, pojawiają się czarne scenariusze. I każdy taki czarny scenariusz lubi się realizować, ponieważ poprzez myśli przyciągamy ten czarny scenariusz i on się materializuje. Jak wiesz, na jednej z naszych ceremonii, na tej ceremonii z tymiankowych wzgórz, mówiliśmy o materializacji marzeń i pragnień i tam właśnie było to w tym pozytywnym znaczeniu, jak materializować rzeczy pozytywne, ale często materializujemy takie rzeczy negatywne, gdy mamy czarne scenariusze i one stają się treścią naszego życia. I jutro na naszej 54. ceremonii poznasz kolejny klucz wtajemniczenia, co zrobić w takim momencie, gdy Twój fundament w jakiejkolwiek dziedzinie zaczyna się chwiać. Nie przywołujmy wiatru. Wszystko dobrze, żywiole powietrza, pozwól nam nakręcić spotkanie do samego końca. Bardzo proszę. Czyli klucz wtajemniczenia, który pomoże Ci dokładnie w takim momencie zachować spokój, równowagę i podjąć właściwe decyzje. Bo w momencie paniki zawsze podejmujemy złe decyzje, w momencie strachu przyciągamy jeszcze więcej tego negatywnego. Ale jak to dokładnie zrobić? O tym krok po kroku jutro na naszej 54. ceremonii również spotkamy się w tym miejscu. Cały ten stok jest porośnięty i sosnami, i wilczą mleczem, i kaktusami, czyli tymi strażnikami Świętej Góry, bo jesteśmy pod Świętą Górą, czyli pod Pico Anna Ferrera. I dokładnie te energie pomogą nam to jutro przyjąć te przesłania, zrozumieć i zastosować w Twoim życiu. Bardzo proszę, sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny. Ten dostęp za 33 zł na tydzień do wszystkich moich książek, do ceremonii, do archiwum ceremonii lub na miesiąc, lub na rok, czy jeszcze w Twoim miejscu mocy po lewej stronie zawsze masz zakładki i tam jest Twój plan dostępu i czas, w którym on się kończy. Czyli potrzebujesz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok. Dostęp bezpłatny nie obejmuje ceremonii, ponieważ jest to już praca energetyczna, gdzie oczyszczamy coś, gdzie aktywujemy, gdzie podwyższamy wibracje i konieczna jest za to wymiana. Myślę, że w tym momencie tak krok po kroku przejdziemy do pytań i odpowiedzi, aby nie przedłużać. Wybrałam tylko te kilka pytań i postaram się w takim maksymalnym skrócie odpowiedzieć na nie, by w kolejnym spotkaniu omówić następne i następne. A, już się tutaj też przyczepiły jakieś, jak się nazywa, kapsułki z kolcami.
Wybacz, że dzisiaj będę w ten sposób odpowiadać na pytania, czyli malutki śpi, chyba mu tu cieplutko, ponieważ nie zabrałam ze sobą drukarki i myślę, że w kolejnych dniach nie będę już drukować pytań, tylko będę wykorzystywać do tego to starsze urządzenie, które również chce być kochane i potrzebne do samego końca. Potrzebujemy troszeczkę czasu, to jest starsza technologia, nie jest to takie błyskawiczne jak w dzisiejszych dniach. I może zanim włączę się, chciałabym jeszcze odpowiedzieć na kilka takich rzeczy, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pojawiły się pytania, które dotyczą magicznej oazy. Jak wiesz, ja jestem w tym momencie już drugi tydzień na Porto Santo. Po powrocie do magicznej oazy przygotuję całą tą dokumentację, wszystko to, co obiecałam już w ostatnich dniach, czyli jakie nowe drzewa posadziliśmy, jaki teren przygotowaliśmy, jak mają się wszystkie nasze stworzonka. A mają się bardzo dobrze, tylko nadal mamy problem z tym, aby to miejsce stało się zielone. Musimy je dokarmiać, musimy kupować karmę i prosić wszystkich sąsiadów, aby przynosili nam cokolwiek, co mają, ponieważ mieliśmy nadzieję, że będzie to rok bardziej mokry, pora deszczowa, że będzie taka jak każdego roku, a w tym roku no mamy kompletną suszę, więc to miejsce, które przeznaczyliśmy dla naszych większych mieszkańców, no jest wyschnięte, nawet podlewanie nie pomaga wiele, dlatego pytaliście mnie o to, jak można mi pomóc w utrzymaniu magicznej oazy, zawsze poprzez datki na jedzenie dla podopiecznych. Można również wysłać, jeżeli masz taką możliwość, jakiekolwiek nasionka, cokolwiek, co jedzą zwierzęta. To może być karma, to może być cokolwiek, co uważasz, że chcesz przesłać, chcesz mnie wspomóc lub w formie pieniążków. Ja wtedy mogę dokupić jedzenie lub dokupić kolejny teren, który możemy przeznaczyć na pastwisko czy na kolejne miejsce dla kolejnych istot. Zaczynajmy więc. Pytania i odpowiedzi. Wybrałam pytania zupełnie losowo, czyli one nadchodziły tak do mojej skrzynki pocztowej. Nadałam im specjalny tytuł, czyli gdy wypełniliście formularz na mojej stronie, to ja otrzymywałam e-mail, że to jest pytanie osobiste do kolejnego spotkania i potem tak losowo wybrałam pytania, aby nikogo nie, jak to się nazywa, żeby nikogo nie, jak to nazwać, nieważne, wiesz co mam na myśli, żeby wybrać losowo, a nie wybrać, a dzisiaj odpowiem na te pytania, a jutro odpowiem na te pytania i ktoś mógłby się czuć pokrzywdzony, prawda? Czyli zupełnie losowo i kolejne pytania na kolejnym spotkaniu. Pytanie od Joanny. Kochana Mario, mam do Ciebie kilka pytań. Czy miałaś inkarnację w czasach arturiańskich lub w Avalonie? Czasy arturiańskie, oczywiście chodzi o króla Artura. Tak, miałam jedną z moich inkarnacji na Avalon. Miałam ją w czasach króla Artura i dokładnie znam tą historię, znam to miejsce. Jest mi bardzo, bardzo bliskie. Drugie pytanie. Czasami mam wrażenie, jakbyś była obok mnie, jakbym czuła Twoją obecność i energię. Chciałam się zapytać, czy rzeczywiście tak jest, czy czasami mi się tylko wydaje. W zależności w jakiej sytuacji, jeżeli są to na przykład rytuały dla Matki Ziemi, bardzo często moja dusza tak rozszerza swoje pole energetyczne, że jestem przy wielu osobach z Was jednocześnie. Nie ja, Maria Bucardi, czyli nie to ciało, ale moja dusza, która rozchodzi się na kilkaset kilometrów. To się powiedział aura. Nie, to nie jest aura, to jest dusza, która jest niczym nieograniczona i ona może być w każdym momencie, w każdej sekundzie u kogoś. Czasami jest również tak, że ktoś z Was mnie przywołuje świadomie czy nieświadomie poprzez jakiś problem, pomyśli o mnie, jak ja bym się w takiej sytuacji zachowała i moja dusza również to w tym momencie czuje i czuje to jako takie wołanie o pomoc
i automatycznie od razu pojawia się u kogoś z Was, czyli można mnie w ten sposób odczuwać, nawet czasami bardzo materialnie. Również w czasie rytuałów, gdy prowadzę rytuał dla Ciebie, w zależności jaki to jest etap rytuału, jeżeli jest to rytuał miłosny, oczyszczania, zdrowia, to są różne etapy, prawda? I niektóre etapy wymagają tego, że przychodzę do Ciebie, oczyszczam Twoje otoczenie, wspomagam Cię w tym procesie, aby przyjąć pewne energie. Ale to jest zawsze tak, że gdy odczuwasz moją obecność, to zawsze Ty o tym wiesz, bo albo ustalamy termin rytuału, czyli wiesz, że w tych dniach ten rytuał prowadzę, więc możesz odczuwać moją obecność, albo mnie przywołujesz, albo bierzesz udział na przykład w rytuale dla Matki Ziemi, gdzie jest to automatyczne, że moja dusza jest obok Ciebie. Nigdy nie odczujesz mojej obecności w nocy, w czasie snu, jeżeli sobie tego nie życzysz. Jeżeli w takim momencie moją obecność odczuwasz, to znaczy, że albo Twoja dusza mnie woła, albo jakieś wspomnienia z obejrzanych filmów, z naszych spotkań po prostu są w podświadomości i wywołują mój obraz. Jak wiesz, w całej mojej pracy, w mojej praktyce jestem osobą, dla której etyka jest najważniejsza. Nigdy nie wsadzam nosa w nie moje sprawy, nie odwiedzam ludzi, jeżeli mnie nie zaproszą do swojego domu czy do swojego mieszkania. To jest coś, co wielu przyjaciół mi często zarzucało. Dlaczego mnie nie odwiedzasz? Dlaczego jesteś w Polsce i nie przyjdziesz na kawę, na herbatę? Bo ja jestem taką osobą. Mnie musisz zaprosić, abym mogła Cię odwiedzić. Nie pojawię się nie wiadomo skąd, dzień dobry, tak, i jestem nagle w Twoim życiu. W przeciwieństwie do wielu innych osób ze świata ezoteryki czy różnych innych nieproszonych gości, którzy często pojawiają się, prawda, gdy naprawdę nie mamy dla nich czasu i jeszcze nie potrafią tego zrozumieć, jeżeli delikatnie próbujemy ich wyprosić. Kolejne pytanie. Co sądzisz o książkach Aleister Crowley? Czy uważasz, że on zajmował się czarną magią? Bardzo bym chciała przeczytać jego książki, lecz różne opinie na jego temat słyszałam, a nie chcę i nie mam zamiaru praktykować czarnej magii. Aleister Crowley. Jak wiesz, ja bardzo dużo pracowałam z kartami tarota, tarot tot. Mam również przyjaciół w OTO, czyli Ordo Templi Orientis, i moje zdanie jest takie. W Twoim wnętrzu zawsze czujesz, co jest dobre, a co jest złe. Wielu magów, osób, które zajmują się energiami, mówimy o energii, od razu takie energie, praktykują różne ścieżki, nazwijmy to tak, aby czegoś doświadczyć, aby coś zrozumieć. I jeżeli chodzi o tą osobę, jego książki są bardzo trudne. Gdy masz w sobie wystarczającą ilość światła, wybacz, teraz znów samolot kolejny ląduje, będzie bardzo głośno. Jeżeli masz w sobie wystarczającą ilość światła, odczujesz to od razu w pierwszym momencie, czy coś jest dla Ciebie dobre, czy coś jest złe. Najgorszą praktyką jest zamykanie oczu ze strachu. To jest czarna magia, to jest złe, to jest złe, to jest złe. I wtedy ograniczasz swoje możliwości. Czyli otworzyć książkę, zobaczyć, przeczytać 2-3 pierwsze zdania i wówczas decydujesz, czy chcesz to poznać, by to zrozumieć, czy to jest może zgodne z Tobą, z Twoją drogą, czy też nie, czy Cię zupełnie odrzuca. I tutaj nie chodzi tylko o takich wielkich mistrzów jak Crowley, ale również o wszystkie inne osoby, które aktualnie zajmują się energiami, które tworzą filmy, wykłady, seminaria, warsztaty. Może być dokładnie tak, że taka osoba również zajmuje się czarną magią, ale może w jakimś momencie życia jest Ci to potrzebne. Czasami trzeba się sparzyć, aby wyrobić w sobie pewną siłę, pewną energię, pewną zdolność, by coś zrozumieć, by wiedzieć, jak zareagować. To jest czasami tak, że musimy poznać rośliny trujące, aby wiedzieć, jak one działają, aby komuś może pomóc w przyszłości. Trzeba czasami spotkać się z czarną magią,
by zrozumieć, jak te istoty funkcjonują, by również komuś kiedyś pomóc. Czyli czasami trzeba zgłębić najgorsze rzeczy tutaj na Ziemi, aby zrozumieć, jak ten świat funkcjonuje i wybrać inną drogę. Bo czasami, gdy nie wiemy, co się kryje za czymś, czyli ze strachu odcinamy się od różnych informacji, to może zdarzyć się tak, że jesteśmy nieświadomą ofiarą czarnej magii, a nie mamy pojęcia, że jest to czarna magia. Czyli, odpowiadając na Twoje pytanie, jestem pewna, że Crowley zajmował się również czarną magią, również taką czy inną magią. W jego książkach znajdziesz na pewno bardzo dużo takich czy takich informacji, ale czasami warto coś zobaczyć, w coś zerknąć. Ja nie mówię o tym, by się w coś zagłębiać emocjonalnie, ale by coś poznać i po prostu iść dalej. Jeżeli tak czujesz, jeżeli Cię to przyciąga w tym momencie, na pewno ma to jakieś ważne znaczenie. Ale dbaj o to, by mieć w sobie bardzo dużo światła, bo wtedy istoty mroku, one nie mają możliwości, by się do Ciebie przyczepić, jeżeli Twoje światło jest tak silne, że je parzy, że je pali wręcz i chowają się po kątach. Kolejne pytanie. Wybaczcie, że ja zawsze na naszych spotkaniach w środę mówię bardzo szybko. Basia ostatnio to zauważyła, że jest to no niesamowicie dynamiczne są nasze spotkania, ale staram się przekazać Ci bardzo dużo wiedzy. Ja z natury jestem bardzo energiczną osobą, osobą szybką, jestem energią wiatru, jestem smokiem, chińskim smokiem, dlatego są pewne spotkania jak ceremonie, które wymagają tego spokoju, tego połączenia z energiami, tych informacji, które są przekazane w innej formie, ale nasze spotkania w środę, w dzień Merkurego, dzień powietrza są właśnie takim momentem lekkości komunikacji i szybkości, gdzie idziemy do przodu i w jednym momencie przechodzimy bardzo dużo tematów, bardzo ważne sprawy poruszamy i gdybym mówiła tak wolniutko, jak czasami na ceremoniach, czy jak czasami na innych naszych spotkaniach, no to moglibyśmy tylko taką malutką cząsteczkę omówić, a jest to dzień komunikacji, więc komunikujemy się dalej. Bogusia. Moja najdroższa Mario, moje pytanie, oczy. Osłabienie wzroku. Czy wiek ma również duży wpływ? W jaki naturalny sposób możemy sobie pomóc? Serdecznie dziękuję. I drugie pytanie. Kolejne pytanie, żółknienie ząbków, nie pijąc kawy, ani nie używając nikotyny. Jaka może być inna przyczyna? Dziękuję za każdą odpowiedź, moc miłości. Oczywiście ja tutaj, przepraszam, że ja tutaj znowu coś sprawdzam, ale sprawdzam kabelek. Dzisiaj nagrywam sama nasze spotkanie i dlatego muszę mieć wszystko pod kontrolą. Ale wracając do pytania. Najpierw żółknienie zębów. Dla mnie idealna jest kurkuma, o tym już mówiłam w jednym z naszych spotkań, ale żółknienie zębów jest czymś tak naturalnym. Jeżeli pijesz herbatę, jeżeli pijesz soki, na przykład sok z buraków czerwonych, czy sok z marchewki, czy jesz dużo marchewki, wszystkie pożywienie, całe pożywienie, które zawiera barwniki, które zafarbują, na przykład białą bawełnę, również zafarbują nasze zęby. Ja osobiście zawsze miałam z tym problem, ponieważ jak wiesz, jestem miłośniczką herbat. I to nie tylko matcha, ale również zielonej herbaty we wszystkich innych odmianach, czarnej herbaty, którą uwielbiam, wszystkie możliwe... Znowu samolot kolejny. Za chwileczkę wyspa się zapełni, już nie będzie tak spokojnie. Ale nie ma się co przejmować. To jest właśnie coś takiego, o czym będziemy mówić jutro na naszym spotkaniu, gdy coś, co żeśmy zaplanowali, prawda, wygląda inaczej. Tak często zdarza się, że gdy jestem na Porto Santo, to spotykam ludzi, turystów, którzy zaplanowali urlop na Maderze, a muszą spędzić tutaj jeden dzień albo czasami dwa dni, bo nie mogą się na Maderę dostać ze względu na trudności z lądowaniem. Jak wiesz, Madera ma jedno z najbardziej niebezpiecznych lotnisk świata. I bardzo często te osoby są takie sfrustrowane, bo samolot wylądował tutaj. Zamiast cieszyć się, że siła wyższa
pokażę im w czasie ich urlopu dodatkowo drugą wyspę, która jest zupełnie inna i której może nigdy w życiu nie mieliby okazji zobaczyć, gdyby ta sytuacja nie nastąpiła. To jest właśnie coś takiego, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Jakieś sytuacje, które wydają nam się czasami bardzo tragiczne, w rzeczywistości mogą mieć ukryty pozytywny sens. A zazwyczaj również tak jest. Ale o tym jutro. Czyli ząbki. Mogę Ci polecić te proszki do mycia zębów od mojej przyjaciółki, pani dr Karin. Ja o nich pisałam na moim blogu. Wejdź sobie w zakładkę blog i wyszukaj zęby. W polu wyszukiwania, to było chyba w ostatnim miesiącu, jak dobrze pamiętam, mówiłam o tych proszkach. Ja jestem bardzo z nich zadowolona, z jedną uwagą, że stosowałam je zbyt często i gdy byłam ostatnio u mojego dentysty, to zapytał się tak: Mario, co ty zrobiłaś? Twoje zęby są zupełnie przeźroczyste. No i opowiadam mu: słuchaj, Bruno, albo muszę zrezygnować z picia herbaty, albo będę miała przeźroczyste zęby, bo za dużo po prostu zęby czyszczę. Gdy mam się z Tobą spotkać na naszym spotkaniu, to przecież nie będę szczerzyła tutaj żółtych zębów. A jak wiesz, jestem całkowitym przeciwnikiem wybielania zębów, jakichkolwiek sztucznych, chemicznych substancji. Dlatego masz do wyboru albo woda z cytryną również wybiela zęby, po herbacie, po rzeczach, które te zęby zafarbowały, albo proszki pani dr Karin, mojej przyjaciółki, która mieszka w Nigerii. Nigerii? Tak, Nigerii. Nie Nigerii, na Namibii. Albo po prostu mycie ząbków bentonitem, ceolitem również bardzo pomaga, by je wybielić. Soda oczyszczona, uwaga, jest no troszeczkę mocna, czyli to jest takie wybielanie naprawdę w takim momencie, gdzie już musisz mieć białe zęby. I jak wiesz, ja pisałam w moim artykule również o węglu drzewnym z kokosu, który również sama wypróbowałam i również idealnie się sprawdza. Można go kupić na eBay czy w innych miejscach. Takie puszeczki ze zmielonym węglem drzewnym. Można również kupić tabletki węgla, które stosowaliśmy. Ja wiem, że jak byłam małym dzieckiem, to moja mama kupowała mi tabletki węgla drzewnego w aptece. Można je rozbić w moździerzu i mają dokładnie takie samo działanie. Czyli myjemy tym ząbki, ale potem długo, długo myjemy, żeby wypłukać te wszystkie ciemne cząsteczki. On przepięknie wybiela zęby, ale cząsteczki zostają na dziąsłach. Ale przechodzimy do problemy wzroku. Ja tylko sprawdzę, ile jeszcze mam baterii, kochani, a jest jeszcze w porządku, czyli mogę mówić dalej. Problemy z oczyma zawsze dotyczą tego, że czegoś nie chcesz widzieć lub boisz się zobaczyć prawdę. Dlatego mówimy o tym sokolim wzroku, gdy wzbijamy się jak sokół wysoko, 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 lub jak jastrząb, lub jak orzeł i patrzymy na nasze życie z wyższej perspektywy i wyszukujemy wszystkie myszki, czyli detale, szczegóły, które podgryzają nas w tej czy w innej dziedzinie. I tak, jeżeli nie chcesz widzieć tych detali, czyli tych szczegółów w Twoim życiu, to będziesz cierpieć na chorobę wzroku i będziesz widzieć dobrze to, co jest daleko, a to, co jest blisko, będą potrzebne okulary. W rzeczywistości jednak jest to problem psychosomatyki, by zastanowić się, czego nie chcesz widzieć. Dlaczego ten problem pojawia się u osób w starszym wieku? Najczęściej nie ma chorób genetycznych wzroku, nie ma jakichkolwiek innych chorób, które są nam, nie wiem, zapisane w naszej drodze, naszego życia. Choroby oczu powstają zazwyczaj, w 100% wręcz powiedziałabym, w psychosomatyce. Czyli czego nie chcesz widzieć? Dlaczego osoba starsza widzi wszystko, co jest daleko, idealnie, a co jest blisko, widzi źle? No dlaczego? Taką banalną rzeczą może być to, że całe życie powtarzała takie dziwne przysłowia. Na przykład, jestem ślepa jak kura, nawet ślepe kurze ziarnko się trafi,
albo mam klapki na oczach, albo miałam klapki na oczach, albo coś wpadło mi w oko, albo są różne inne powiedzenia, które mówią o zaślepieniu, o chorobach oczu, czyli że coś widzimy niejasno. Wystarczy tylko popatrzeć na te przysłowia i sprawdzić, czy czasami takich przysłów nie powtarzasz od jakiegoś czasu. Albo może jest problem, który występuje najczęściej u kobiet, że problem, że nie chcesz widzieć procesu starzenia się twojego ciała w lustrze. Ha, ktoś by powiedział, niesamowite, tak, niesamowite. Czasami nie chcemy widzieć naszych zmarszczek, które są tak naturalne i które ukazują nasz charakter, które ukazują, kim naprawdę jesteśmy. Dla mnie to jest rzecz nie do pomyślenia, co wyprawiają osoby teraz na świecie. Może również jesteś taką osobą, bo sobie z tego nie zdawałeś sprawy, które stosują botoks, czy zewnętrzny, czy wewnętrzny. I jak popatrzę na środowisko ezoteryki, to jest po prostu niesamowite, że wystarczy popatrzeć na filmy kogoś sprzed kilku lat i filmy aktualnie i od razu widzisz, że jego twarz jest inna. Twarz się zmieniła, twarz jest natęczniała, twarz jest po prostu po wstrzyknięciu botoksu. Ale co to oznacza? To nie tylko ma niesamowite negatywne skutki, ponieważ botoks blokuje mięśnie, ale również tracimy nasz charakter, tracimy, nasza twarz pokazuje, kim naprawdę jesteś. Dla mnie to jest tak piękne i naturalne, że pojawiają się zmarszczki. One mi pokazują, za dużo się martwiłaś w ostatnim czasie i zmarszczki przy ustach ci to pokazują. Albo, za dużo się frustrowałaś, że urządzenia techniczne nie działały, no i zmarszczki cię od razu pokazują. I co wystarczy stosować? Masaże twarzy lub gimnastykę twarzy. I oczywiście twoja twarz jest zwierciadłem tego, kim naprawdę jesteś. Czyli jeżeli jest ci źle, jeżeli czujesz się źle, jeżeli naprawdę masz wszystkiego dosyć, no to te zmarszczki będą takie obwiśnięte, prawda, czy jakieś na dół skierowane. A jeżeli jesteś osobą wesołą, zadowoloną z życia, to w każdym momencie twoja twarz się zmieni. Jakiekolwiek eksperymentowanie z twarzą, to jest coś strasznego. Bo to jest, popatrz, ty masz to ciało, twoja dusza wyższa wybrała ten wygląd i ty możesz to wszystko zmienić. Ty możesz zmienić poprzez pozytywne nastawienie, masaże, ćwiczenia, pozytywne myśli, zmienia się wszystko w tobie. Jedzenie, jeżeli jesz zdrowe jedzenie, dużo gryziesz, to automatycznie będziesz mieć takie pucki, śliczne policzki. A jeżeli ty cały czas tylko jesz zupki i do tego masz frustrację z jakiejś sytuacji życiowej, którą również można zmienić, no to wszystko będzie obwiśnięte. Dlatego, jeżeli widzisz daleko, wszystko idealnie, a nie widzisz blisko, to zastanów się, czego nie chcesz widzieć w twoim najbliższym otoczeniu. I odwrotnie, jeżeli blisko widzisz wszystko idealnie, a daleko nie, te choroby pojawiają się zazwyczaj u nastolatków, czyli osób, które dorastają i nagle boją się przyszłości. Boją się, że nie poradzą sobie w tym świecie dorosłych, bo wydaje im się on taki obcy, taki inny, prawda? Zupełnie jakieś takie niebezpieczne, to wtedy widzą daleko źle, a blisko dobrze. Czyli jeżeli boisz się przyszłości, to ten obraz będzie zamazany. Ale musisz zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli boisz się przyszłości, to jest również coś takiego czarne scenariusze, które lubią się realizować. Dlatego trzeba zaufać sile wyższej, ale o tym będzie jutro na naszej ceremonii, w 100% i iść dalej w tym pełnym zaufaniu, że sobie poradzisz, że ta przyszłość będzie idealna. Coś mnie ugryzło, chyba coś zgniotłam przez przypadek. I że ta przyszłość jest zgodna z tobą i z twoją drogą serca. Jeżeli pójdziesz w takim zaufaniu, to ten wzrok zacznie się poprawiać.
Czyli oczy, uszy, to samo, jeżeli uszy się zatykają, czego nie chcesz słyszeć, prawda? Czego boisz się usłyszeć? No ale było pytanie o wzrok. Idziemy dalej, by nie przedłużać. Czyli, ach, może jeszcze to jest ważne, bo tak sobie patrzę na to pytanie, że strona prawa, my jesteśmy odwrotnie w tym momencie, ty widzisz mnie odwrotnie. To jest moja strona prawa, to jest strona męska, czyli związana z ojcem. Strona lewa to jest strona żeńska, związana z matką. Jeżeli występują problemy w stronie lewej, żeńskiej, to albo masz problemy ze swoją kobiecością, czyli tą częścią żeńską w tobie, również jeżeli jesteś mężczyzną, masz część żeńską, albo z twoją matką. Czyli czy zęby, czy oko, czy ucho, wszystko z tej strony. Jeżeli z tej strony, czyli z prawej, problemy z ojcem, czy ze stroną męską. I tak samo kiedyś, żeście mnie o to pytali, Pani Mario, obiecała nam Pani, że będzie kiedyś omawiać fryzury, będę omawiać fryzury. I to jest tak samo z przedziałkiem. Prawda? Jeżeli mam, ja nie wiem, gdzie jest w tej chwili mój przedziałek, bo jest taki wiatr, że już na pewno go nie ma. Jeżeli jest na środku, to znaczy, że jest równowaga pomiędzy tą stroną żeńską i męską. Jeżeli jest bardziej z tej strony, z prawej, to, czyli te włosy przechodzą na... Odwrotnie. Jeżeli jest z tej strony i włosy przechodzą na lewą stronę, to chcemy podkreślić tą część żeńską. Jeżeli natomiast jest z tej strony i włosy przechodzą na tą stronę, czyli włosy idą w kierunku prawej strony, to chcę podkreślić tą siłę męską. Mnie osobiście się to bardzo często zdarza, podświadomie takie fryzury robimy, że gdy jestem z moim ukochanym i idziemy pomiędzy ludzi, to zawsze podkreślam moją stronę żeńską, a gdy jestem sama i muszę być bardziej męska, bardziej silna, bardziej odważna, to włosy, mam przedziałek z tej strony i włosy przechodzą na stronę męską, czyli chcę bardziej męsko wpływać na świat. Ciekawe, prawda? Idziemy dalej. Ach, może jeszcze to. Widzisz, że tak dalej czytam i myślę, że oczy są również zwierciadłem duszy. Czyli jeżeli jest problem z oczyma, to coś jest nie tak w połączeniu z twoją duszą. Czyli może twoja dusza nie realizuje swojego powołania tutaj i teraz na ziemi? Czy ten kontakt z duszą jest jakiś osłabiony i bardziej działasz z tej perspektywy ciała, czyli ego, tego małego stworzonka, który jest w nas, które zawsze jest takie pełne strachu, które nas blokuje w wielu rzeczach? Czy też jesteś tą energią, tą duszą, która aktualnie mieszka w tym ciele? Pytanie kolejne. To są pytania od Klaudii. Kochana Mario, poniżej znajduje się kilka interesujących mnie pytań. Może znajdziesz odrobinkę czasu, by na nie odpowiedzieć w swoim słuchowisku. 1. W jaki sposób odkryłaś swoją drogę? Co ci pomogło lub może kto ci pomógł w zrozumieniu, co jest twoim powołaniem? Jak wyglądała ta zmiana w tobie i jak doszłaś do decyzji porzucenia etatu i założenia magicznej oazy? Ojej, ale trudne pytanie. Tak błyskawicznie. Ja od małego dziecka byłam dziwna. Czyli dla moich rodziców, dla moich dziadków, ja zawsze szukałam wszędzie jakichś istot w studniach. Kiedyś już Wam o tym opowiadałam, to jest również opisane w mojej książce Magia, jak wszystkie studnie w całej tej cząstce u sąsiadów, gdzie mieszkali moi dziadkowie, były zabite deskami, ponieważ moi dziadkowie bali się, że ja do tej studni wpadnę, bo ciągle tam zaglądałam do tej studni. Zawsze byłam osobą, która wierzyła w smoki, bo ja je widziałam, ja czułam tę energię, ale w pewnym momencie przejęło nade mną kontrolę to bardziej przekonanie mojej mamy i mojego wujka, którzy mnie najbardziej jak gdyby ukształtowali w tym materialistycznym spojrzeniu na świat. Czyli jeżeli nauka tak mówi, to tak jest. Jeżeli to, to to. I zeszłam w tą część materialną i wtedy również zajęłam się pracą na etacie. Moja pierwsza praca na etacie to było 7 lat. Zaczęłam, gdy miałam 19 lat. Ale zaraz po tych 7 latach założyłam moją własną firmę. Czyli nie byłam już na etacie, tylko byłam właścicielem firmy.
Potem wyjechałam za granicę, byłam przez jakiś czas na takim zatrudnieniu czasowym. Przez pewien czas nie miałam pozwolenia na pracę, czyli pracowałam bez jakiegokolwiek, bez jakiejkolwiek umowy, bez jakiejkolwiek, dostawałam pieniądze na czarno, mimo że pracowałam w firmie, normalnie, oficjalnie. Prowadziłam nawet ankietę, w której brało udział kilka tysięcy niemieckich przedsiębiorstw. Byłam zaproszona na targi w Berlinie, gdzie przedstawiałam wyniki tej ankiety i wtedy zarząd spółki, w której miałam tą praktykę, powiedział: słuchaj, nie mam mowy, musimy załatwić dla ciebie pozwolenie na pracę, bo tak się dalej nie da. I wtedy dostałam pozwolenie na pracę, ale mimo tego byłam później już udziałowcem w jednej z spółek, czyli znów byłam bardziej tą osobą samodzielną. Na etat wróciłam w roku 2017, ale to również był etat, który był bardziej na papierze niż normalnie, ponieważ jak wiesz, firma Omen Sententia S.A. znajduje się w raju podatkowym w Belize. Dlaczego tak jest? Ja o tym już kiedyś mówiłam, że jestem osobą, która nie finansuje wojen i jakichkolwiek produkcji broni, ponieważ wszystkie pieniądze przeznaczamy na tworzenie oazy, zakup gruntów w innych częściach świata, aby przekazać je dla Matki Ziemi. Czyli to wszystko, co normalnie podatki przeznaczyłyby na zbrojenia, my przeznaczamy dla Matki Ziemi. To było od początku energią, która mnie poruszała, by wybrać taką drogę, czyli firmę tak zwaną offshore, w odpowiednim miejscu podatkowym, ale w roku 2017 okazało się, że na świecie zmieniają się prawa podatkowe. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie mnie widzieć, bo słoneczko się przesunęło w tym kierunku. Będę teraz oświetlona z góry. Bardzo mi przykro, ale chciałabym jeszcze dokończyć to spotkanie. I w roku 2017 mój prawnik powiedział, że musimy zmienić coś i musimy zatrudnić cię, abyś mogła wyemigrować do Dubaju, czyli do Emiratów Arabskich. Jak wiesz, ja mieszkam na Cyprze i w tym kraju mielibyśmy założyć kolejną firmę, która przejęłaby Omen Sententia i wtedy również pojawiłam się na etacie przez jakiś czas, przez kilka miesięcy, aby umożliwić tą emigrację do Emiratów Arabskich. Czyli jak widzisz, to nie jest tak, że na początku była to praca na etacie, bo jeszcze byłam bardzo młoda, byłam niedoświadczona, ale gdy wracałam na etat, to zawsze miało to jakiś głębszy sens, czyli już z tego widzenia bardziej takiego samodzielnego, prawda, własnej firmy, własnej działalności, niezależności od jakichkolwiek systemów, które mówiłyby mi, co mogę, a czego nie mogę, czyli zawsze takie płynne poruszanie się na świecie. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania o tym etacie, jak doszło do założenia magicznej oazy. Do założenia magicznej oazy doszło, gdy żeśmy z moim ukochanym wyemigrowali na wyspę Maderę i znaleźliśmy odpowiednie miejsce. To było w nas już dużo, dużo wcześniej. Jak wiesz, wcześniej chcieliśmy to zrobić w Hiszpanii. Ja kiedyś na YouTube, chyba ten film jest jeszcze nawet dostępny, opowiadałam właśnie dlatego o tym, dlaczego Portugalia i dlaczego Cypr. Czyli jak wyemigrowaliśmy na Maderę, czyli jak żeśmy założyli magiczną oazę. I dla mnie to wszystko jest powiązane. To nie jest tak, że ja zrezygnowałam z etatu, by zająć się magiczną oazą. Ja z etatu zrezygnowałam już wiele wcześniej i to było wszystko takie płynne, bo w życiu nie ma stabilności. Nie ma czegoś takiego, co najwięcej ludzi oczekuje, że jak dzisiaj podejmą jakąś decyzję, to ta decyzja będzie dobra przez kolejne 10 lat. Nie może mieć pewność, że już za rok pojawią się nowe możliwości, nowe ustawy, nowe prawa podatkowe. I jeżeli jesteś osobą, która chce wolności, chce działać, chce się rozwijać, to zawsze trzeba mieć oczy szeroko otwarte i wybierać te najlepsze inwestycje, te najlepsze możliwości, dopasowywać się płynnie do tego, jak siła wyższa cię prowadzi. Czyli etat, a założenie magicznej oazy to są zupełnie dwie inne rzeczy.
teraz kolejne pytanie. Może jeszcze o tym, wracając do tego pierwszego, czyli jak to było u mnie, czy ktoś mi pomógł? Tak, ktoś mi pomógł. Pomogła mi osoba, która stała się dla mnie bardzo, bardzo ważna w moim życiu. Nie mam już z tą osobą kontaktu, która mi kiedyś to uświadomiła. Która mi powiedziała tak, słuchaj Mario, dlaczego nie wykorzystujesz Twoich talentów? Ja byłam pewna, że wykorzystuję moje talenty. Do prowadzenia firm, do, nie wiem, inwestycji, do kierowania ludźmi i tak dalej. To mnie wtedy bardzo skłoniło do przemyśleń i wpłynęło zupełnie jak gdyby... Ale to był odpowiedni moment. Dlatego jestem pewna, że to nie tylko był anioł, który był wysłany, by mi to powiedzieć, tylko to był odpowiedni moment. Czyli to światło wszechświata dokładnie w tym momencie mnie oświeciło, nazwijmy to tak, że zaczęłam wykorzystywać wszystkie moje talenty, a nie tylko ten jeden. Bo ja dzisiaj tak samo, prawda, kieruję ludźmi, są osoby, które robią reklamy, które w jakiś sposób wspierają mnie, czy w różnych kampaniach i tak dalej. Czy ja również muszę to nadzorować, również nimi kieruję, również inwestuję pewne rzeczy, więc tutaj nic się nie zmieniło jak gdyby, tylko dodatkowo doszły inne płaszczyzny i inna dziedzina działania, ponieważ moje życie przechodziło jak gdyby od sprzedaż, marketing internetowy, programy partnerskie, które sprawiały mi największą przyjemność i czasami do dzisiaj zastanawiam się, gdy włączy się to moje ego, czyli to, co mieszka w tym ciele, dlaczego ja tego dalej nie robię? Robię to tylko w innym znaczeniu dla nas, dla naszej wspólnoty, dla naszych spotkań, prawda? Ale nie w tym znaczeniu promowania innych produktów, jak robiłam to kiedyś, chociaż były z tego niesamowite zyski. Ale to nie była ta droga, prawda? Tą drogą było wykorzystanie wszystkich talentów, czyli kolejny etap. Przez pewien czas tym głównym takim zajęciem było jasnowidzenie, pogłębianie tej wiedzy. Potem kolejnym momentem, który najbardziej mnie pochłaniał, to były rytuały. To było tak, że od rana do wieczora prowadziłam rytuały. A teraz krok po kroku przeszliśmy do takiej formy naszych spotkań, prawda? Czyli to wszystko jest taki płynny proces, gdzie... W tym momencie mogę powiedzieć, że wykorzystuję no może jakieś 70% moich talentów. Jeszcze to 30% powinnam wykorzystać, wiem o tym, pamiętam o tym, ale czasami no schodzi to jak gdyby na plan dalszy. Czyli ja również się rozwijam, ja również idę dalej i możecie mieć pewność, że jeszcze wiele rzeczy przed nami, o których dzisiaj nawet nie mamy pojęcia. Kolejne pytanie. Może nie jest to pytanie bezpośrednio dotyczące Twojej osoby, ale może uda się na nie odpowiedzieć. Już jakiegoś czasu myślałam o tym, by zaproponować Tobie rozwinięcie tematu numerologii, znaczenia naszych imion podczas naszych środowych spotkań. Interesuje mnie zagadnienie, jak nasze imię i nazwisko wpływa na nasze życie. Czy za pomocą odpowiedniej konfiguracji możemy wpłynąć na swoje życie, czy warto zmienić swoje imię lub nazwisko, gdy się chce osiągnąć odpowiedni cel? Tak, oczywiście, że nasze imię i nazwisko jest bardzo ważne. Nasza dusza wybrała sobie to imię, ale czasami pojawiają się takie momenty w życiu, gdzie chcemy to imię zmienić. Czyli coś nas do tego porusza. Jest wiele osób, które przechodzą na jakieś religie i zmieniają imię, bo tak czują, które zmieniają imię i nazwisko. Zmieniamy również nasze imię i nazwisko, gdy na przykład jako kobiety wychodzimy za mąż, prawda? To jest bardzo interesujący temat. Moje imię Maria było mi dane od samego początku, po mojej babci, od siły wyższej, gdzie wybrałam sobie dokładnie ten moment, tą rodzinę, wiedziałam, że to imię będzie ze mną przez całe życie, chociaż w tym momencie jest mi dużo bliższe imię Marai, moje imię prawdziwe mojej duszy, ale stało mi się ono bliższe, jak gdyby w tym ostatnim czasie dopiero. Czyli widzisz, to jest proces. Jeżeli czujesz, że chcesz zmienić imię i nazwisko na jakieś konkretne, to nawet warto to czasami zrobić bez sprawdzania numerologii, bo jeżeli idziesz drogą Twojego serca, drogą światła, to ta droga podpowie Ci odpowiednie imię, odpowiednie nazwisko.
a czasami warto zachować swoje własne, bo często w tym nazwisku jest ukryty również cel naszej duszy. Ha. To warto popatrzeć sobie na różne nazwiska, co one oznaczają. Dlaczego ktoś ma takie nazwisko? Prawda? Ale to jest temat rzeka. Może kiedyś postaram się to jakoś poruszyć, jakoś dać Wam więcej wskazówek, ale jest to również bardzo rzecz indywidualna, ponieważ imię, nazwisko to jest coś, co jest bardziej związane z tym ciałem, prawda? Bo nasza dusza, dusza wyższa, ona już miała różne imiona i różne nazwiska, prawda? Czyli z duszą nie jest to aż tak związane, ale z tą inkarnacją. Czyli ta dusza mogła sobie wybrać to konkretne imię. Dobrze, ja jeszcze odpowiem na jeszcze jedno tylko pytanie, a tą resztę nagram w formie słuchowiska, ponieważ naprawdę obawiam się, że słońce w tym momencie będzie już za mną i tak nie będziesz mnie dobrze widzieć. Odpowiem jeszcze na to ostatnie pytanie, które dotyczy żywienia, ponieważ uważam je za bardzo ważne. Tutaj ja je mam w osobnym PDF-ie, bo dopiero dzisiaj je do tego spotkania dołączyłam. Pytanie od Kseni. Jak przebiegała u Ciebie zmiana diety? Mniemam, że byłaś wpierw na tej, co niestety większość społeczeństwa, czyli wszechobecna karma ze zwierząt, potem wegetarianizm, czy od razu weganizm, dziś witarianizm. Czy były to przejścia płynne, czy tak z dnia na dzień? Jakie trudności Cię dotknęły? Ja byłam mięsożercą, czyli byłam osobą, gdzie przeważało mięso i przeważały produkty mleczne. I bardzo dawno temu również siła wyższa mnie oświeciła, że to mięso, które spożywam, to są inne istoty. Czyli powiedziała, ha, Mario, co ty opowiadasz? Przecież każdy z nas wie, że mięso jest ze zwierząt. No niekoniecznie. U mnie było to oświecenie, po prostu nagłe oświecenie. I ja od razu przeszłam na bardzo ekstremalny witarianizm, czyli tylko surową dietę wegańską. Po pewnym czasie wróciłam do chleba i wróciłam do gotowanych ziemniaków i czasami do zupy, takich ziołowych zup. I na takiej diecie jestem aktualnie, czyli wegańska 100%, ale pewne rzeczy są upieczone lub ugotowane, bo tak odczuwam, moje ciało tak odczuwa i to jest zgodne ze mną. Natomiast w momencie przejścia było to bardzo radykalne, z mojej strony. Mój ukochany nie. Mój ukochany nie jest aż takim, jak to nazwać, kimś, kto jest takim fanatykiem. Ja nie jestem fanatykiem, ale w tej dziedzinie nagle stałam się fanatyczną weganką i witarianką. I mój organizm przyjął to bardzo trudno, bo jestem taką osobą, która jak sobie coś zaplanuje, to nie ma, że się nie da. Czyli jak wiesz, często na moich zdjęciach widoczne są tutaj takie zmarszczki, gdzie marszczę brwi. To właśnie oznacza taką silną wolę, bardzo silną wolę, że robimy coś, bo wola nas prowadzi, prawda? Czyli nieważne co, tak żeśmy postanowili i tak idziemy do przodu. I dla mnie było to z tego względu niekorzystne, że ja zaczęłam odżywiać się w ten sposób w czasie moich podróży i odżywiałam się produktami z supermarketu, czyli wszystkimi warzywami, owocami z supermarketu i mój organizm był bardzo słaby energetycznie, czyli te wszystkie toksyny, pestycydy, wszystko miało na to wpływ, niesamowity wpływ i jeżeli chcesz przejść na dietę surową, to tylko warzywa ekologiczne lub swoje własne, lub z wiadomego miejsca, ponieważ przyjmujemy to w całości albo stopniowe i systematyczne odtruwanie, na przykład ceolitem. To jest bardzo, bardzo ważne. Czy ja miałam problemy? Właściwie nie. Bo tak jak Ci mówię, że ja jestem osobą, która jak sobie coś postanowi, to idzie do przodu. Nieważne co jest i nieważne co by chciała innego.
To jest taka wytrwałość i wytrzymałość. Pamiętam, że jak siły wyższe wybrały mnie do prowadzenia naszych spotkań w ten sposób i powiedziały mi, jaką ilość osób powinnam osiągnąć, to powiedziały mi wtedy, wybraliśmy Cię z wielu poprzez tą właśnie wytrwałość i wytrzymałość. I rzeczywiście jest tak, tu jest jedno pytanie poniżej, które dotyczy tego, że ja się zawsze uśmiecham. Czasami nie masz pojęcia, jakie potrafię mieć bóle w ciele, że potrafię być chora, potrafię mieć całkowity taki moment trudny z punktu widzenia ciała, a przygotowuję nasze spotkanie. Uśmiecham się i prowadzę Cię i inspiruję, bo to jest moja droga. I ja wiem, że te symptomy ciała są związane z psychosomatyką albo przyjęciem jakiejś energii, albo jakichś prac, które robiłam. Dlatego właśnie ta silna wola, prawda? I tak było z tym jedzeniem od samego początku. Dlaczego zdecydowałam się na rzeczy gotowane? Ponieważ mamy bardzo dużo rzeczy, które sami przygotowujemy w magicznej oazie. I dlatego zdecydowaliśmy się znów jeść chleb, znów jeść kartofle, ziemniaki, czy jakieś rzeczy ugotowane, by tworzyć różne rzeczy, czyli i surowe, i gotowane. Dodatkowo mój ukochany nie jest aż taki ekstremalny jak ja i on nie miał aż tak ekstremalnej diety wegańskiej, nie miał również tak ekstremalnej diety surowej. Jest weganinem, ale kilka razy zdarzyło mu się zjeść ser, czyli wegetarianizm. I w tym momencie jest to dla nas po prostu nasz sposób życia. I to jest takie przekonanie, że to są inne istoty, że tylko jedząc wegańsko, jedząc zazwyczaj to, co sami uprawiamy, że mamy tą pewność, że z miłością, z lekkością, pięknie to wszystko jest przygotowane, otoczone opieką i nie jest pozbawione życia. Czyli to jest również to, co dotyczy różnych istot, prawda? Że my nie możemy odciąć ręki albo skrzydełka od kaczki czy od i ono będzie dalej żyło, prawda? To stworzenie. Ale my możemy to zrobić z rośliną. My ją możemy poprosić o to i możemy zebrać liście, możemy zjeść, prawda? Czy jakiś korzonek, kawałek korzonka, resztę zakopać, ziemniak. Ty możesz go przekroić na pół włożyć do ziemi, on rośnie dalej, prawda? I to jest to, co mną kieruje w tym momencie. By nie żyć kosztem innych stworzeń, tylko żyć w takiej harmonii. Ale proszę, abyście o tym pamiętali, że każdy z nas jest inny. Najgorsze, co można zrobić, to się piętnować czy biczować, jak kiedyś w religii katolickiej byli tacy ludzie, którzy się biczowali, prawda, za swoje grzechy. To jest najgorsze, co można zrobić. Jeżeli zjesz coś, co jest niezgodne z Tobą, to nie zamartwiaj się, tylko poprosiły wyższe, by wspomagały Cię w tym procesie, by kolejny raz ten apetyt nie pojawił się na to, pojawił się na coś innego. I idziesz dalej z miłością i z lekkością do wszystkich Twoich komórek i do wszystkich Twoich istot, które Cię otaczają, prawda? Czyli wszelkie energie takie negatywne, które kryją się, bo żeśmy coś zjedli i sobie to wyrzucamy, albo bo żeśmy to zjedli z takim przekonaniem, że to było męczone, zabite, a myśmy to mimo tego zjedli, no to jest na przykład niezgodne ze mną. Ale co jest zgodne z Tobą? To jest Twoja najlepsza droga. Tylko uwaga! Pamiętaj, aby nie pozwolić, by to ego, czyli ten mały ludzik, kierował Tobą, bo on zawsze podpowiada dziwne rzeczy, tylko z tej perspektywy Twojej duszy wyższej. Czy Ty naprawdę chcesz to zjeść? Masz na to ochotę? Dlaczego masz na to ochotę? Może przypomina Ci to czasy dzieciństwa? Prawda? To jest bardzo ważne. A może brakuje Ci żelaza i dlatego masz ochotę na mięso, o czym już kiedyś mówiłam, a wystarczy zjeść czekoladę? Albo karob, czyli jak się nazywa po polsku? No wiesz, karob na pewno. Drzewo świętego Jana? Owoce drzewa świętego Jana? Także myślę, że to jest ważne, żeby i z miłością względem siebie samego, ale również tego świata dookoła. I wtedy wszystko zacznie się zmieniać. I wszystko będzie takie z taką większą lekkością, prawda? Dobrze, w
tym momencie kończę nasze spotkanie. Resztę pytań omówię w formie słuchowiska poniżej. I zapraszam Cię na jutro, na naszą 54. ceremonię. Niech będzie ona takim kolejnym kluczem wtajemniczenia, który pomoże Ci w tej samorealizacji, w tym osiągnięciu Twoich marzeń, Twoich pragnień i w takim momencie, gdy cokolwiek Twoją stabilność, Twój fundament wprowadzi w taki ruch, że nagle coś stanie się niestabilne, pojawi się jakiś strach, panika, by wiedzieć, jak w takim momencie zareagować. Dziękuję. Zapraszam Cię na jutro i za tydzień. Twoja Maria Bukardi.